zdrowia, lewactwo, a szalone lewactwo, czyli obłęd lewactwa amerykańskiego. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No nieustanna rozmowa teraz w Ameryce. No na całym świecie się dzieje to, że po prostu szaleńcy dochodzą do głosu, zboczeńcy dochodzą do głosu, ludzie, którzy nie reprezentują społeczeństwa, dochodzą do głosu. No demokracja na dzień dzisiejszy wygląda, że to jest po prostu reprezentacja bez w zasadzie demokracji. Dochodzą tam do kongresów, do sejmów, do parlamentów ludzie, którzy kompletnie nie reprezentują całej reszty społeczeństwa. Są wybierani, są typowani, dochodzą na jakieś listy, no i wchodzą do Białego Domu czy do kongresu. Teraz, kiedy Trump został wybrany w 2016 roku, Izba Reprezentantów uzyskała większość demokratyczną, no bo to tak z reguły w Ameryce jest, że ludzie, kiedy wybierają prawicę, powiedzmy, no to tam, żeby jakoś ustabilizować to jest kongres i idzie powiedzmy partii opozycyjnej. No Senat, czyli 100 senatorów w Ameryce, ma większość republikańską, ale jednak reprezentanci są większości demokratów, socjalistów, liberałów. No i teraz tak trzeba się zastanowić, kogo ma ta partia demokratyczna, no bo partia się nazwała demokratyczna dla zmylenia, to są w zasadzie właściciele niewolników i oni w latach 60. zrobili taki smyk, że po prostu zaczęli popierać Murzynów i się zaczęli wypierać powiedzmy tej swojej rasistowskiej przeszłości, no i teraz oni wszyscy to krzyczą na wszystkich rasiści, tak? Także tak jak w Polsce jest to, że tak jak z Niemcami jest. Niemcy napadli na wszystkich, a teraz oni już wszyscy na wszystkich krzyczą faszyści, chociaż sami byli faszystami. Teraz pierwszy września to będzie świętowany jako w zasadzie Polacy walczyli z Niemcami, z Żydami. To będzie największy cyrk świata. No ale tak wygląda, że tak będzie. No i w Ameryce są dwie osoby, które w zasadzie będą chyba kandydowały. Bernie Sanders, czyli ten socjalista, żydowski Amerykanin, który ma brata w Anglii. No i Elizabeth Warren. No ten staruszek już od 60 lat zawodowo jest socjalistą, no ale teraz może dostać się na prezydenta. No i skąd się tacy wariaci biorą? No biorą się, no bo ludzie wybierają ich, oni są aktywni powiedzmy w pewnych rejonach. Jeżeli się znajdzie wystarczająca ilość głosów, no to głosują na nich. No ale on się dostał do pierwszej pozycji kandydatów na prezydenta, bo to Elizabeth Warren, no ona jest nauczycielką, jest profesorką na Uniwersytecie w Massachusetts, no i ona jest wyjątkowo lewacka. I teraz część już ludzi w Partii Demokratycznej zastanawia się i tłumaczy, że są demokraci konserwatywni, także to jest dziwna sprawa, no ale jest lewactwo, jest walnięte lewactwo. Cała ta w tym latem rozmowy, tak jak się popatrzy, jak to się wszystko zmieniło. Jak to się zmieniło, patrząc szczególnie na Baracka Obamę. Niby ta tak zwana rasistowska Ameryka wybrała Obamę nie raz, ale dwa razy. W zasadzie czarnoskórego, no jego matka była biała. Jego ojciec to był muzułmanin gdzieś tam z Afryki, wychowywał się w Kenii, ojciec uciekł, dziadkowie wychowywali, no i on wyrósł w zasadzie na socjalistę. On nie prowadził żadnego biznesu, on nie prowadził żadnej firmie. On był nieustannym takim społecznikiem. No ale jeszcze był jakoś tak normalny, jeszcze był normalny. W 2008 roku Obama unikał rozmowy na temat Państwowej Służby Zdrowia. Państwowa Służba Zdrowia, no to były takie negocjacje z kongresem, ale to nie było
to było we współpracy. No oszukiwał ludzi, bo mówił, że jeżeli ktoś chce mieć swoje prywatne ubezpieczenie, to będzie miał prywatne ubezpieczenie i obiecywał, że ilekolwiek płaci prywatnie, no to będzie płacił prywatnie, a się okazało, że nie tylko nie można było trzymać swojego ubezpieczenia, no to jeszcze wszyscy zaczęli więcej płacić, tak, także oszukał dosyć bezczelnie i nigdy nie proponował, żeby rząd po prostu zniszczył całą tą strukturę prywatnych ubezpieczeń, tak zwany Blue Dogs, czyli niebieskie psy, no bo w Ameryce są dwa kolory w zasadzie. Niebieski jest dla demokratów, socjalistów i czerwony dla republikanów, konserwatystów. Także jak się patrzy na te mapy, no to czerwony. No ale to też jest przebiegłość demokratów, no bo oni w latach 60. Kiedy wchodziły telewizory kolorowe, to na tych mapach właśnie demokraci nie chcieli czerwonego i republikanie z tym wylądowali. Także to jest... Obama tłumaczył. No Obama był dumny z tego, że powiedzmy ten wydobycie gazu w Ameryce spowodowało niezależność termiczną, także, że ten gaz był wydobywany, no poprzez te łupkowe wydobywanie i tak dalej, i tak dalej. No ale był dumny z tego, że Ameryka robi pieniądze i że będzie niezależna od Bliskiego Wschodu. Teraz wszyscy, większość tych socjalistów, no to krzyczy to, co niektórzy tylko wspominali parę lat temu, zostawcie to w ziemi, no czyli nie wykopujcie ani ropy, nie wydobywajcie oleju, a szczególnie nie dotykajcie węgla, no bo węgiel to był największy wróg lewactwa, tego środowiskowego. Biden też właśnie on tłumaczył, że on się był przeciwko temu wszystkiemu. Cory Booker, Julian Castro. No Castro no to był jednym z ministrów w kabinecie. No i de Blasio, Bill de Blasio, czyli jest major Nowego Jorku, no to zaczął opieprzać powiedzmy Bidena za deportację. No bo Obama w sumie wyrzucił 3 miliony ludzi. Dużo więcej deportował niż Trump na razie, a wszyscy teraz atakują Trumpa, także że te manipulacje tych wszystkich CNN-ów, TVN-ów i innych lewackich YouTube'ów, którzy po prostu no, oszukują. Biden był krytykowany, że jak on był wiceprezydentem, no to te 3 miliony było deportacji, to on powiedział, że jak on będzie prezydentem, to on nie będzie deportował na taką skalę jak Obama. No, do jakiego stopnia dojdzie Trump, no trudno powiedzieć, no ale wszyscy, większość lewactwa głosowała za tym, żeby powiedzmy zdelegalizować to, że przekroczenie granicy jest nielegalne i jest karalne. No prawo i sprawiedliwość powiedzmy, tak, czyli prawo i porządek, no to oni wszyscy nienawidzą policji, nienawidzą, no nazywają policję jako w zasadzie system, który jest kryminalny, który jest skorumpowany, który jest połamany. Obama w 2016 roku poszedł na pogrzeb 5 oficerów policji, która była zamordowana w bestialski sposób. No czy dzisiaj którykolwiek socjalistów, demokratów by tam poszedł? No raczej nie zdarzy się tak. No i te lewactwo w zasadzie to jest super lefty, czyli super lewactwo i kompletnie wariackie lewactwo. Wariaci lewacy, no to oni chcą podatkować chcą w zasadzie wszystko i wszędzie, finansowe transakcje, chcą węgiel, no w zasadzie wszystko to, co ma
połączenia z węglem, czyli olej, ropa, gaz i tak dalej. Wszystko nieodnawialne, tak? Energia dla nich, powiedzmy, słońce i wiatr i woda, no to to jest święte, a cała reszta, która jest wydobywana, musi być opodatkowana do śmierci. Własność prywatną, kapitał, jakieś oszczędności, no wszystko, rodziny, no wszystko, co się da. Niektórzy chcą podatkować domy jeszcze bardziej, pensje chcą podatkować jeszcze bardziej, wyższe dochody jeszcze bardziej. Także w zasadzie lewactwo chciałoby po prostu zabrać wszystko, tak jak w Wenezueli. Wszystkie te sektory ekonomiczne chcieliby zrobić publicznymi, czyli transport kompletnie publiczny, opodatkować wszystkie highwaye, powiedzmy, no ale największa sprawa to jest ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia społeczne chcieliby przejąć kompletnie. Wszystkie prace związane właśnie z kopalniami, z wydobyciem ropy, oni by absolutnie to wyeliminowali. No chcieliby się wziąć również za dyrektorów wielkich firm, powsadzaliby ich w zasadzie do więzienia, no i chcieliby wszystko dyktować, mieć takie plany pięcioletnie i mówić, kto, gdzie, co ma robić i za ile sprzedawać. Jeszcze to jest właśnie, to jest najgorsze, że lewactwo zawsze przychodzi, mówi, że kto, co i ma robić i za jaką kasę. No wiadomo, jak to się kończy, kiedy jest plan, kiedy nie jest chęć zysku tą dźwignią całego tego systemu, tylko po prostu plany, kto co potrzebuje i za ile musi kupić i sprzedać. Także to jest jeszcze bardziej walnięci lewacy, no to wprowadzają, mówią, że żeby Sąd Najwyższy kompletnie pozmieniali. No a teraz są takie przepisy, że tego nie da rady. Część to chce po prostu ścigać Trumpa. No Kamala Harris, no to ona jest hinduską i murzynką, a udaje murzynkę. No to nienawidzi chyba murzynów, tak poza tym, bo sama wyszła za białego, tak? Także raczej co innego robi, a co innego działa. Niektórzy chcą wydawać miliardy na reparacje dla niewolników, tylko właśnie nie wiadomo, jak znaleźć niewolników i skąd wziąć tą forsę. Lewactwo chce wojsko przymusowe wprowadzić i 2 lata przymusowej służby, no i później po tych 2 latach przymusowej służby, no to dawać w nagrodę pracę w urzędach miejskich, państwowych, rządowych i tak dalej. Także to jest, zaczyna się ten zwykły, normalny, komunistyczny, rosyjski, sowiecki, kubański, koreański, chiński, singapurski system że jedna partia rozdziela wszystko, zabiera wszystko, rozdziela wszystko tym 20%, a cała reszta 80%, no to po prostu nie ma nic do powiedzenia. Chcą zacząć likwidować wolność wypowiedzi. Chcą likwidować wolność i prawo do posiadania broni. Także, że ten Partia Demokratyczna, tych socjalistów, oni w zasadzie liczą na to, że społeczeństwo nienawidzi Trumpa. No, dlaczego ma nienawidzić, jeżeli 50% Ameryki go wybrało? No to jest po prostu jakieś dosyć szalone, że oni przypuszczają, że jest wystarczająco dużo społeczeństwa, która nienawidzi Trumpa, że będzie głosowała, powiedzmy, na lewactwo. Jakiekolwiek wariackie to nie jest. No bo Ameryka jednak jest... Ameryka, która wybrała, powiedzmy, Obamę i Ameryka, która wybrała Trumpa, ogólnie rzecz biorąc jest tak centrowo-prawicowa. Jest chrześcijańska, jest pracownicza, jest jakaś taka uczciwa. No i w zasadzie jest to też kraj emigrantów, no ale większość emigrantów to jednak przyjechała, żeby pracować. Także...
No, stawiają wszystko na szale. Jest nadzieja, że w 2020 roku więcej przyjdzie do głosowania republikanów, no tak jak przyjdzie socjalistów, no ale jest nadzieja, myślę, że następne 4 lata będzie Trumpa, no i myślę, że wszyscy się jakoś opamiętają. No ten balans i te wahadło się miesza, no ale jeżeli w 2024 wygrają demokraci, no to wtedy już chyba faktycznie będzie tylko płacz i zgrzytanie zębów. Także jeżeli, Polaku, jeżeli masz obywatelstwo i głosujesz, nie głosuj na socjalistów, demokratów, właścicieli, niewolników, którzy teraz mówią, że trzeba reparacje płacić rodzinom, wszystkim rodzinom czarnym, niezależnie czy prapradziadek był niewolnikiem, czy nie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzin-dzin o powiadomieniach. Piszcie pytania, piszcie odpowiedzi, piszcie sugestie i do następnego.